32. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. $20 milionów. Policja jest na tropie złodziei. Ta mama się przestraszyła. Ten obraz inferno chciał mieć swoim własnym muzeum. Ja się sama strasznie dziwiłam, jak w ogóle do tej sterenki, bo one nie były dobre. No myślę, że to jest imponujące, że to już tyle lat i jest, no niesamowici goście są zaproszeni. Myślę, że to jest po prostu ważna impreza filmowa w Polsce w tej chwili. Myślę, że to taka znacząca impreza. To jest specyficzny film, bo to jest film dla dzieci i film, w którym główne role grają dzieci, dwójka, dwunastolatków. To oznaczało, że pracowaliśmy codziennie. Znaczy w tym filmie w każdej scenie występuje dwójka dzieciaków. To jest po prostu dość trudna praca. Było wspaniale mimo to. Mogłabym zaspać pana tutaj setką anegdot, chyba nie ma to teraz. Ja mam przerwę już taką długą, premiera była we wrześniu, zdjęcia były skończone prawie 2 lata temu, nie, półtora roku temu. Także pracuję teraz nad dwoma tekstami nowymi. Tarnowie zawsze mi się podoba. Sami wiecie, piękne miasto, bardzo fajni ludzie. Cóż tu więcej powiedzieć, to się tak nie da, inaczej będzie wyglądało, że się podlizuje. To zawsze jest dobrze, jeżeli docenia się polskie kino, jeżeli się organizuje takie festiwale, dzięki którym można zauważyć, że takie kino istnieje. W Polsce chodzi się głównie na głupie komedie romantyczne albo jakieś takie hardkorowe filmy, które nie wiem, mi się nie podobają. A tutaj jest prezentowane kino polskie, to z najwyższej półki, bardzo dobrze. Generalnie film, jak się na to patrzy z boku, taka robota filmowa to jest potwornie nudna sprawa. Ludzie, którzy się nie znają, nie wiedzą, to mówią, Boże, jakby to możecie robić tyle razy. Jedno ujęcie kręci po 15 albo więcej razy, strasznie nudne. W rzeczywistości my, aktorzy, po prostu wiemy, że tak wygląda ta technika, tak wygląda proces produkcji. No i siłą rzeczy tak to musi być. Wiemy, że potem po zmontowaniu efekt może być wspaniały. No i zawsze mamy taką nadzieję, ale jakichś konkretnych sytuacji nie pamiętam.